Dzisiaj spróbuję przybliżyć warunki, jakie panują na Batorzewieckiej Grani, a mianowicie wejście od Zadniego Gerlacha, który jest punktem dla nas początkowym tego dnia, przez Batorzewieckie Czuby, Batorzewieckie Szczyty, dalej Kaczy Szczyt oraz Zmarzły. Jest to dość szeroki mur, który widzimy zarówno od północy, jak i od południa obok Kaczego Muru. Stanowi bardzo dużą barierę i niewątpliwie jest na pewno wymagająca. O ile podejście na Zadni Gerlach, które tutaj widzimy w tle, jest dość proste, no o tyle już grają chociażby tutaj targanej turni czy dalszych fragmentów tutaj grzebienia już zdecydowanie wymaga odporności na przepaście, czasami także użycia liny czy zjazdu, czy po prostu reakcji na to, że teren staje się zdecydowanie stromszy. Czy możemy to przechodzić bez liny? Oczywiście, że możemy. Kwestia tylko jest taka, że mamy tutaj zawsze problemy z ruchomym materiałem skalnym. Kamienie są największą tutaj przeszkodą. A z drugiej strony asekuracja wszędzie to jest kwestia czasu. Także no coś za coś. Niestety musimy podjąć często ryzyko związane z ruchomymi kamieniami. Oczywiście nie jest to harakiri japońskie. Natomiast no, musimy mieć na uwadze to, że czas tutaj odgrywa dla nas ogromną rolę, który no, niestety nie ukrywajmy, że biegnie bardzo szybko. To, co na dole wydaje się łatwe i szybkie, no to w grzebieniu zawsze trwa znacznie, znacznie dłużej. Trudności jednak nas zawsze spowalniają i to, co wydaje się, tak jak tutaj na przedstawionym obrazku, taka niby buła, co realnie nie jest trudno technicznie, no natomiast pod nogami mamy z każdej strony już trochę przepaści, no to musimy uważać i tracić na to czas niestety. Należy tutaj jasno przedstawić sytuację, że każdy tutaj z osób, która tutaj ze mną brała udział, przeszła wiele grani różnego typu, wspina się w różnych formacjach, zarówno skalnie, jak i tatrzańsko. I to jest faktor, dzięki któremu możemy sobie pozwolić na wiele bez liny, ale oczywiście każdy z nas ma jakiś tam swój margines i w każdym momencie należy jej użyć, jeżeli się czujemy niepewnie. Naturalnie możemy tutaj omijać trochę jak gdyby główne spiętrzenie grani prawą bądź lewą stroną, no w tym przypadku to raczej wyłącznie prawą, gdyż po lewej mamy tutaj dość strome płyty. Natomiast nie zapominajmy, że zawsze jest to także narażone zarówno na spadające kamienie częściej. No podłoże też jest różnego typu, nie wiadomo na co trafimy. I szczerze mówiąc, częściej lepiej trzymać się grani niż schodzić. To z doświadczenia często się pojawia. Tutaj mamy typową formację, gdzie lina powinna być skazana. No, natomiast no, można się oczywiście bez niej obyć, ale zwróćmy uwagę, że teren jest mocno tutaj pionisty. Można tutaj śmiało pokusić się o przynajmniej jeden przelot. No, można także bez. Natomiast no, trzeba mieć tutaj na uwadze, że każde ewentualne poślizgnięcie no, na pewno dość mocno odczujemy.
żeśmy obchodzili to tam od prawej daleko. Od twojej lewej. No nie wiem, tu słabo wygląda. Tam nie ma w ogóle chwytów. Pochowana, tu się zaczyna zabawa. Okolice Kaczego Szczytu są dość przepaściste. Jest to dość trudny szczyt, ogólnie dostępnie. Z każdej strony nie jest takie łatwe dojście, zejścia nie są łatwe. Pamiętajmy, że przy załamaniu pogody, no tutaj jesteśmy no, naprawdę odcięci. Można by porównać to do innych trudniejszych grani, gdzie no ciężko się wycofać. Większość zejść nie jest prostych, zarówno w północną stronę, gdzie tutaj widzimy jakie jest mleko, to totalnie odpadałoby. Może chwilowo nie byłoby to zbyt trudne, jak widzimy. No, natomiast musimy pamiętać, że wystarczy przejść dosłownie 50 metrów w pionie, a teren całkowicie się zmienia. Jest to dość złożony i przepaścisty teren w każdą stronę. No i co gorsza, nie widzimy podciętych jakikolwiek żeber, ścianek, które no, na pewno czyhają i to już parę metrów poniżej nas. Tak się kurde spada w dół mocno ten teren. Ten fragment głównej grani od zadniego Gerlacha tu w stronę właśnie zmarzłego szczytu i później odgałęzia się na kończystą grań w lewo oraz w prawo na wschodni żelazny szczyt. No jest bardzo atrakcyjnym odcinkiem, natomiast no jest także dość niebezpiecznym odcinkiem. Podobnie zresztą jak chociażby tu widoczna grań kończystej, na której no sporo się dzieje i niejednokrotnie no byliśmy świadkami, że coś sypie. Musimy tutaj mieć to na uwadze, że jednak kamienie to jest największe niebezpieczeństwo w Tatrach, na graniach. Oczywiście bywały też przypadki, każdego roku są, że jakiś kamień czy część główna jakiegoś znaczącego fragmentu skalnego odpadnie. No to o tyle w graniach to rzeczywiście to jest zdecydowanie największe niebezpieczeństwo. No nie liczymy tutaj jakiegoś załamania pogody stricte typu gradobicia, czy oczywiście burzy, czy jakiegokolwiek podobnego zdarzenia, na które no, nie mamy często wpływu, a jest zdecydowanie niebezpieczny dla nas. Dojście na zmarzły już był takie kiepskie warunki, że nie było sensu kręcić. No, zejście dalej do Batyżowieckiej, tu widzimy w lewo żlebem, fatalne, no ale co zrobić, musimy to przetrwać. Pozostanie żmudne zejście do stawu, no i znaną drogę do samochodu, do Wyżnych Hagów.